czytaj grę. I zanim wczytam to, co mówiłem ostatnio, wczoraj, przed końcem, wbiłem ten czternasty poziom ataku, więc mamy już soft cap w ataku, no i zaczynamy od męczenia się z demonem nienawiści. Z czym mi tak strasznie chujowo szło? Były dwa ataki wczoraj, których ja nie mogę ogarnąć. W ogóle patrzcie, mam hajsu. Może go wydam, co? Zanim się wypierdolę, bo farmiłem te levele, żeby wbić siłę ataku, więc przy okazji pieniążki wpadły. Symbole ducha za maksimum i go. Były dwa ataki, które mnie strasznie wczoraj wkurwiały. Dwa ogniste, nie? Po pierwsze w pierwszej fazie i w drugiej, i w trzeciej też pewnie ten sam ma, który tymi kulkami tak rzuca jakby po takim skosie, trochę jak mog swoją krwią czasem rzuca. I drugie kulki, które lecą na blisko. I te kulki będą strasznie. Czy farbiłem na gitarze, czy na padzie? Na padzie, nie miałem siły, nie miałem ochoty. Zrobiłem to przynajmniej w pół godziny na padzie, a jakbym to robił na gitarze, to bym to robił półtora godziny. Nie! Czemu ja na niego wskoczyłem? Działa, wbijanie śmierci działa. Wszystkie są siary. Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Nie ma takich, nie istnieją. Niestety. Albo może na szczęście? Tak. O oh, fuck, a to ja nie wiem. A, to była szarża. No te. Oho, świetny moment na kruszenie. Nogi możesz parować, wiem. Nie chcę. Okej, pierwszy raz, druga, trzecia faza. Brrr. Kontra będzie jak pojebany, tutaj kręcił, kurwa. No właśnie. Ja tego nie czaiłem nigdy, chuj, dopi. Co jest? Okay, target, nie mogę targetu złapać. Target mi złap, proszę. Ja pierdolę. Nie lubię, jak kręci, kurwa, śmigłem. Wstawaj! Lecz się! Ja pierdolę. Ja nie wiem, co mam robić, jak on kręci śmigłem. Bez kitu, podskakiwać? Timing chujowy. Nie, już tego nie wygram, nie ma opcji, nie? No i śmigło, kurwa. Co się robi ze śmigłem? Podskakujesz albo uciekasz. Fuck, ale dobra, to już daje nadzieję, nie? Niepotrzebnie tyle gridowałem. W idealnym momencie się piosenka skończyła. Można na trzecią fazę użyć gwizdka, co go stunuje. Ja patrzyłem przed streamem, gdzie się ten gwizdek zdobywa, bo ja go nie mam. I żeby zdobyć gwizdek, ja bym musiał... Bo to nie jest wiżący palet. Ja potrzebuję gwizdka malkontenta, który jest za zabicie jakiegoś Shichimena. A ja nie chcę zabijać Shichimena. Tu jest na tyle blisko, że... To jest kwestia paru podejść, nie? Tak mi się wydaje. Ja nie rozumiem tego ataku. Naprawdę go, kurwa, nie rozumiem. Fuck! Na meteorach biegniesz w bok, po kącie 90 stopni od niego. 90 stopni od niego, ale w jakąkolwiek stronę? Czy T90, czy T90, czy w tył 90 lewe, czy w tył prawe? Tak, to nie jest odpowiedź. Bo... Tak, było do której strony? Tak.
No nie, bo... Dobrze, że na czat popatrzyłem, nie? No nie bądź pod ścianą! Kurwo! Nie wid... No nie widzę nic! Łebsy pod ścianą, kurwa, ustaw, pojebie. Wertowałem, wypierdalaj pod tej ściany. Dziękuję. Okej. Okay. Nie mają sensu te shurikeny. Ani trochę. Czego nie rozumiesz w słowie tak? Jeśli pytanie jest wieloczłonowe, czy w lewo do przodu, czy w prawo do przodu, czy w lewo do tyłu, czy w prawo do tyłu? Tak. Muszę się jakoś wygodnie ustawić tutaj, bo ja, mi ręka cierpnie w połowie walki, kurwa. O kurwa, 90 stopni. Okej. Okay. Działa. Działa, zajebiście, dziękuję, dziękuję. Świetna rada. Max, podskoki miały być, tak? Serdecznie pozdrawiam z meczu koszykówki. Yo. Pij! Nie ty z mieteczek, ty nie pij. Ale możesz na meczu. No nie... No nie chciałem tam podchodzić do niego, jakbym był na blisko, to by był bezpieczniejszy. Ale był blisko, kurwa, ogni. Stresowało mnie to, no. Tak, możesz wypić alkohol. Ja sobie ustawię to. Usiądę sobie, o. Tak, o kurwa. Po turecku. Nie, niewygodnie, fuj. Ty, Lisicki, nie możesz, ty jesteś niepełnoletni. Będziesz miał jeszcze czas, żeby sobie komórki szare alkoholem. Kurwa, no jakoś krzywo skaczy teraz, co jest? Każdy skok praktycznie psuje. No, jak chuj, okej. Okay. Na początku szarży go złapałem. Aha, no i chuj, no niestety, no. Takie życie. Będziesz miał czas, naprawdę. Więcej czasu będziesz miał na alkohol niż bez alkoholu w życiu. Nie lubię, jak odskakuje. Co teraz będziesz odpierdalać? O nie, dobra. No nie! Czemu nie zadziałało tym razem? Pi! Prosto w bebzol, kurwa! Jeb! 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 Jakiś stunek, coś? O! Nie robi tego dziwnego ataku? Robi. Po tym nie atakuje? Tylko biegam sobie. A, okej. Dobi, 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 dobi. No nie. Czy jedna szarża, czy nie? Co on piedala?
teraz akurat kombo wyjebał. O chuj! Znowu kółeczko, kurwa, kręci. No przecież podkoczy... Aha, nie, zrobiłem rola. Jak ziemniak jebany. Muszę iść, kurwa, pod ścianą. Nie! Nie! Jak ja chcę zgridować go już teraz, to jest straszne! Nie! Wypierdalaj! Świetny boss, kurwa, uwielbiam demona nienawiści. Devil, nie ma za co. Nie za ma co. Dobry wieczór, Develuk, siemanko. O Jezu. Czy o czym wy gadacie? Nowe combo, życie? Życia? Dolałem białego monstera, Jagera i kurwa, jest zajebisty. Spoiler, biały monster smakuje dobrze z każdym alkoholem. Testowane, uwierz mi. Piękne. Fantastycznie. Przy końcu piękne buty. Ja już zobaczyłem, że jemu jednego HP brakuje tylko. I chciałem w niego wbiec po prostu na chama, nie? No jak widać było, to nie było warte świeczki, nie? Miałem jeszcze jedno wskrzeszenie, więc wiedziałem, że plus minus ten grid nie będzie aż tak bardzo mocno bolesny, że tak powiem, nie? Nawet jeśli umrę. O cię chuj. Piękne. Jaki mam, ile mam? Jeden punkt umiejętności za 15 tysięcy dostałem. Nice, nice. No dobra, to został nam jeden ostatni boss. Chyba z Konaty Kuro się dostaniemy tam, nie? Na czas na PvP Atorias kontra Ishin, no właśnie. Ishin będzie jeszcze trudniejszy, nie? Pytanie, co ja bym chciał na Ishina? Czy ja bym chciał Ichimonji? Chyba Ichimonji plus te. Podwójne Ichimonji. Będę wyjdę, czy nie? O, to jest item. Podwójne Ichimonji plus petardy chcę. Tak mi się zdaje. Czyli jeszcze dzisiaj lordcy. Zobaczymy, ile mi Ishin zajmie. Tak naprawdę, nie? Ja nie pamiętam w ogóle Ishina. To się... No, tu sobie leży na przykład, nie? Nie pamiętam, jak się walczy z Ishinem. Które to okno jest otwarte? Ja znowu się gubię. Tutaj. Dobra. Ishin jest normalny. Tak, tak. Cztery fazy. Genichiro i trzy fazy Ishina. Przyda mi się tutaj możliwość patrzenia w górę i w dół, nie? Gdzie ja w ogóle muszę iść? Ja pamiętam, że ja tu się... Tutaj błądziłem strasznie ostatnio, jak chciałem iść do Ishina. To nie jest w tę stronę, prawda? Nie, to jest w tę stronę, plus minus. Tam są te dymy, które niby Kuro mi zostawiał, ta? Więc gdzieś tam muszę się kierować. Chciałbym nie umrzeć przy okazji. A to wcale nie jest wykluczone po drodze. Cukierki, może w końcu jakiegoś użyję? Ze znakami dymnymi, tak, tak, tak. Możesz teraz zagrać z laską przy okach Ishina, co niż sekretne techniki walki. To jak sobie odblokuję na dole ten... jak to się nazywa? Jakiś... Ten Teges, nie? O kurwa, jest już ten... Gdzie mam iść dokładnie? O Jezu, ja nie pamiętam znowu. Czy ja dobrze idę? Pamiętam, że muszę... O Jezus Maria. Tu? Czy... A! To jest tu, prawda? Nie, to jest do wody. Czy ja wodą mam wyjść właśnie? Nie, to nie jest woda. To jest tędy, dobrze! Okay. Wow! Nie wierzę, że tak szybko to znalazłem. Czy ktoś pamięta, jak robiliśmy meme run w zeszłym roku w Sekiro? I jak długo szukałem tego przejścia? O Jezusie, dobra, usiądź. Tego mini-bossa, co jest po drodze tutaj, już sobie odpuszczę. Bo i tak nie będę miał żywotności na 20.
bo ominęliśmy... Jak on się nazywa? Starego Sowę. Chuj stary Sowa. Tak, demon nienawiści padł. Tak. Dziś tego iśnienia na NG plus 2 próbowałem zrobić i z ledwością dotarłem do trzeciej fazy. W sensie trzeciej fazy Ishina, czy trzeciej fazy walki, czyli drugiej fazy Ishina. To da mi to, czy nie? Nie dała mi. Powiedziała, że chce mi dać, ale nie daje mi. Powierzył mi pan Ishin. Nie nadszedł jeszcze czas, czyli nie chce mi go dać. Ona mi go da wtedy, kiedy ja będę miał którąś ze ścieżek na maksa otwartą. Czyli tego się nie da tak zrobić. To mówiłem od początku, że trzeba mieć którąś ze ścieżek wymaksowaną. Trzeba w którejś ze ścieżek, jakiejkolwiek, mieć wymaksowaną tą ostatnią umiejętność w ścieżce umiejętności. Zbiornik. Tak, jest NG plus Sekiro. I chyba tak samo działa jak w Soulsach, nie? Że tylko do plus 7 się skaluje, a później tylko cyferkę dodaje kolejną. No i tak, tu jest 7 łuczni twojej starej z innym frajerem kolejnym, ale my go olewamy i spadamy w przepaść, bo... Mogę usiąść? Jak chcę mieć pełne HP, jak na Ishina pójdę. Licząc Genichiro, to ta faza, gdy wyciąga włócznie, okej. Ja bym bardzo chciał... Dobrze! Boże, samo dochodzenie do Ishina będzie tragiczne na tej gitarze. Czekaj, czy ja mogę którędyś tutaj się jakoś wygodnie dostać? No nie. Chciałem powiedzieć, którędy jest najszybciej, ale ja nie chcę szybko, ja chcę wygodnie, tak żebym nie musiał za dużo skakać. Tu się czegoś złapie? No skocz podwójnie, debilu. Nie złapię się. Chyba muszę tędy normalnie. To jest chuj klikania dziwnych przycisków na gitarze. Czekaj, bo ja nie muszę iść tędy, przecież ja mogę... Dolecę tam, kurwa? Złap się. No to się złapałeś. A, bo tu jest jeszcze... O, dobra, tu jest posążek. Ja myślałem, że od tamtego będę musiał za każdym razem biegać. Dobrze, wysiadaj jeszcze raz. Tu ten posążek był zawsze? Czemu mi się kojarzy, że ja za każdym razem biegałem stamtąd? Może źle pamiętam, pewnie źle pamiętam po prostu. Dobra, zmienimy setup. Po pierwsze, tu wrzućmy petardy, tu wrzućmy Ichimonji tak jak jest, no i tyle, nie? Gdyby trzeba było z tamtego biegać, to na pewno bym tego nie pokonał. Hello? Ishin? Znaczy, no, Genichiro najpierw, nie? Ja pewnie padnę na Genichiro jeszcze, tak coś strzelam. Pamiętam, że Genichiro jest prosty, że po prostu po paru podejściach on jest już taką formalnością i zostaje za Ishin, ale muszę sobie przypomnieć. Ja w ogóle nie pamiętam, jak się rusza tutaj Genichiro, bo on tu ma ostrze śmiertelności, nie? Jak sam powiedział. Wuf, motherfucker. Genichiro, ty draniu, oddaj ostrze, dokładnie, chcę mieć dwa, nie? Pięknie. Ta filmówka nie będzie za każdym razem, jak wejdę, nie? Bo nie chcę mi się jej skipować. Teraz oglądamy, ale chcę później... To można było ominąć, pamiętam, i można było mu się w plecy wjebać po prostu, ale jak to działało? Ja nie pamiętam. A! No i ostatni atak mu wszedł, dobra, no kuj, bywa, nie? Bywa, nie? Nie można jak człowiek po japońsku włączyć? Nie, ani trochę. Przenigdy. Bym się pożygał, kurwa. To też będzie za każdym razem shit. No, za pierwszym razem zobaczymy, ale później będę musiał... A nie mogę tym przyciskiem, nie? Shit! Wysra dziadka szyją. Teraz przynajmniej wiem, jak to się dzieje, nie? Dla tych, którzy nie wiedzą... Dokładnie tak. Ostrze śmiertelności, którym sobie rozcina szyję, przyzywa Ishina z piekła, kurwa. Dosłownie z czeluści piekieł. I musimy go tam z powrotem odesłać. Piekło Ishina, tak. Piekło Ishina. A co jadł? Pewnie buldaka ostrego. Tak jak połowa czatu. No jak ty, kurwa, działasz? To mogę naskoczyć na to, nie? A nie, to miało być akurat nie naskoczenie, tylko... Mikiri. No, bo możesz poczekać sekundkę? Ja też to mam, zapomniałem. Mogę ja też? Łop, op, op.
po tym powinienem robić ten. Właśnie to. Tak jak on. No nie. No nie tak! Zomby skakać i umierać. Ło! Bardzo niewygodne miejsce na to. Bo powinien się podleczyć. Ashina Cross. On zawsze po tym ma kolejny atak i nie mogę próbować robić tego tak jak to robię. Nienawidzę tej fazy. No właśnie. No nie, czemu na łeb się skoczyłem? Here we fucking go, ne? Is in the Glock Saint. Daj mi się podleczyć. No nie... No by było Mikiri! No, bywa, nie? Pary this, bitch! Dokładnie tak. Jest gdzieś w opcjach autoskipowanie cutscenek i cutscenek, filmówek. Niektóre gry to mają, ale tutaj chyba tego nie widziałem nigdy. Chyba nie. Pewnie jest taki mod, który takie coś robi. Bo schylanie się do escape'a za każdym razem, jak chcę zacząć fazę, to trochę annoying będzie. O, jak na sowie. Nie, umrzyj, umrzyj. Chcę zrobić podskok, to robię rola. Chcę zrobić rola, robię podskok. Te przyciski mi się ciągle mylą jeszcze, nie? I się skończył soundtrack, więc musimy od nowa odpalić. I petardy muszę pamiętać, nie? Że mam. Na wnuczku się wyjebać. No bywa, nie? Bywa. Ja za szybko, czyli on przed tym ma jeszcze atak, a dopiero później robi czerwone. Tak to jest, jak się gra raz na rok, nie? W grę. I się co roku przypomina całkowicie moveset od zera. Zmieniła mi się ręka i zrobiłem gigantyczną linię na moim rysunku. Oj, to gumką wymasz. No nie! Szarżowałem do niego, po czym w pewnym momencie stwierdziłem, że podskoczę. Czemu? Super bossik bardzo i pewnie, że jest wykonalny. Jest świetny ten boss. Wolę demona nienawiści, ale ten boss też jest dobry, tylko trzeba wiedzieć co robić. I dobrze klikać. Git good po prostu, ne? A, to było pchnięcia. Nie, umrzyj od razu, nie próbujemy nawet. To mylenie skoku i pchnięcia, czyli rola przycisków, to jest najgorsze. Już chcę, nie, zabij, ja nie chcę. O chuj. Nie próbuj. Chciałem powiedzieć, że jak umrę, to znaczy, że nie zasłużyłem na drugą fazę, więc nie zasłużyłem na drugą fazę. Ej, ten soundtrack jest strasznie niezbalansowany. To ta nuta tak rozpierdala uszy, że ja nic nie słyszę. Nawet własnych myśli, to jest najgorsze. O, a teraz się zobaczyłem na czar. Zawsze mnie zastanawia, jak ludzie wrzucają cały soundtrack z danej gry na przykład i wrzucają, że jedna piosenka jest cichsza, a druga jest głośniejsza, to czy rzeczywiście tak jest w plikach gry, czy ktoś po prostu kurwa jakoś chujowo to nagrał, zgrał? No nie! Ja za każdym razem próbuję zrobić tutaj Mikiri, a czy ten, to się nazywa kurwa Ichimonji. Nie, weź, umrzyj, zabij mnie, proszę cię. Próbuję za każdym razem zrobić Ichimonji po tym ataku, a nie powinienem. No i to jest z kolei w chuj cicho, nie? Znaczy ja wiem czemu ja robię po tym Ichimonji, bo mam ochotę sobie posturę cofnąć. Ale on po tym kombosie od razu robi pchnięcie, więc powinienem zrobić Mikiri właśnie, a nie Ichimonji. Mikiri powinienem. Tak być powinno. No nie. Jak się czujesz z tym, że pewnie ubijesz dzisiaj Ishina na gitarze? Dzisiaj ja dalej nie zrobię Rada Beast na RL1. No bo nie robisz ciężkich przytrzymanych na Radagonie. Najlepiej jest baitować na Mikiri, używać Ichimonji jak najczęściej. Chociaż ja sobie mogę tak pierdolić, nie grałem na pierdolonej gitarze. Grę przechodzą króliczki zachęcone marchewką. Jaka jest moja marchewka? What is my carrot? I want my carrot. Jak on chowa miecz i jest ten błysk, znaczy, że będzie dash z tym atakiem w kształcie X-a. Jeżeli jesteś za blisko, to nie będzie robił podcięcie. Okej. Okej. Czyli podcięcie zazwyczaj będzie. X-a jak X-a. X-a jeszcze jako tako... Chyba ogarnę. Ashina Crossa.
Czy muszę mu patrzeć na pochwę? O, właśnie to, tak? Okej, okay, rzeczywiście było podcięcie. Czyli jest atak, pochwa mu się zaświeciła, był atak zwykły i później podcięcie. No przestań się tak kręcić, dziadu. Zresztą to pchnięcie przychodzi szybciej niż ja się spodziewam za każdym razem. Ja próbuję atak wyczekać, a on po prostu wchodzi. Bez czekania. Dobra, zabij mnie, nie chcę. Nie chcę. Ichimonji, a on bukake no jutsu. Tak, bukake to tak, jak najbardziej. Ej, czy u was też jest tak gorąco? Ja chyba zaraz sobie klimę wyłączę z powrotem. Będzie trochę szumiało, ale... To same pierdolce zaraz. Ja wyłączyłem klimę przed streamem, żeby nie szumiało, ale... Jak jest... Nie, zabij mnie. Jak jest takie podejście, nawet nie mam ochoty kontynuować, nie? Bo traty leczenia już na pierwszą fazę, kurwa, to jest tragedia. Na dworze przyjemne. Dobra kurwa, specjalnie dla ciebie idę po Axe Talisman. Bardzo dobrze, ciężkie przytrzymane. I jeszcze soczek na ciężkie przytrzymane i soczek na stagery. I robisz Adagona na no-hit w ciągu kurwa 30 sekund, człowieku. No za szybki... Za szybko chciałem to Miki zrobić, umrzyj. W ogóle sobie myślę, że chyba oleję Ichimonji i weźmiemy ostrze śmiertelności. Tak po prostu. Żeby było więcej damage'u. I tak... Znaczy... Tak, że i tak nie używam za mocno tych petard, a będę używać, ale ja je trzymam specjalnie na drugą fazę i trzecią. Znaczy na trzecią i czwartą, o, bardziej w ten sposób. Zabawne, bo z katanami zrobiłem w 50 sekund chyba. Uwaga, Genichiro pojebało, tak jest. Pokurwiło. Dziadka wysrał. Zabij, nie chcę. Nie, dopóki kurwa idealnie, prawie, idealnie nie wyjdzie ta walka, to ja nie chcę wchodzić w drugą fazę nawet. Każdego by pojebało, jakbyś wyszedł z ciała innego człowieka świadomy. A ja mówię, że Genichiro pojebało, nie? Nie Ishina. Ishina to wiadomo. Ishin jest jebanym demonem w tym momencie, nie? Teoretycznie. Ale fiszowanie Mikiri to jest rzeczywiście... Wydaje się być najlepszym pomysłem. Okej, okay, no. No dobra, no. Wiatr dookoła Ishina już... Poczyć. Czyli w momencie jak on zaczyna tą animację rzeczywiście ataku już samego, tak? To mogę podskoczyć i to minę. Okej. Okay. Pytanie, czy ja zdążę zauważyć to. Czego nauczyły mnie dzisiejsze streamy? Jak przeciwnik jest większy, to bij go po jajach i gdy pochwa się błyszczy, to uważaj. Słuchaj, błyszcząca pochwa to jest zawsze coś, na co trzeba zwrócić uwagę, nie? Bo to nie jest codzienne, że się pochwa błyszczy. Oczywiście mówimy o pochwie miecza. Taki futerał na miecz, nie? Aha, przerwałem mu ten czerwony, tak? Miałem lekkie zdziwko, okej. Okay. Dzień dobry, siemanko teraz. Guten Abend! Dzisiaj Saturos mi wysłał zdjęcie, jak siedzi w czapce z wilkiem. I wygląda jak szaman z World of Warcraft. I robi głupią minę. No, czemu ja podskoczyłem? To miał się roll. Ale pierdolę, ten wiatrowy atak, to jest chyba najprostszy atak do... To jest chyba najprostszy atak do skontrowania i... wykorzystania jego openingu, nie? A ja go za każdym razem psuję po prostu tutaj. Nie! Aha, czyli on po tym ma albo jedno, albo drugie. Niekoniecznie ma Mikiri. Chciałem tu lepiej grać na gitarze niż ja na fazy. Zaczynam czuć tą fazę drugą. Drugą, trzecią. Zaczynam czuć tą trzecią fazę. Ja za bardzo próbuję być agresywny. Próbowałem wcześniej być agresywny, nie? Teraz staram się po prostu go parować i raczej rzadko atakować. Czekać rzeczywiście na to albo Mikiri, albo najwyraźniej też można mu skoczyć na łeb. Jak jednak robi ten drugi atak. Odcinający. O, to nie ten atak, o którym myślę. Dybdy. To była normalna mina Saturos? Zrobiłeś taką. Tylko, że oczu nie było widać, bo miałem się pod wilkiem. To jest twoja normalna mina do zdjęć, o, tak powiem. A, rozruba! O bogowie, walka! O kurwa. Halo, nie! Brakuje to... jeszcze dwóch. Dedrasowi jeszcze zgiftował. Dziękuję, Saturo, dziękuję. Paweł, podobno jest sposób na refund Tarkowa? Właśnie testuję, co ty pieprzysz? Że Eoda będę mógł ten... zrefundować? Jest coś na tym? Reddicie opisane? Proces? Ja chętnie odzyskam moje 700 zł. Dobra, napisz mi. Ciekawe. Tarkov to jest kolejna rzecz, która mi kurwa podnosi ciśnienie od dwóch dni.
Okej, okay, podskoczyłem mu na łeb. Mi też. Chyba całe community tarkowowe jest skurwione. Tarkow B. Tarkow jest ble za to, co zrobili ostatnio. Z tym, kurwa, edycją gry za 1200 zł. Nikita miał wczoraj wywiad z jakimś kimś, który miał być... I ten wywiad miał być później przeredagowany, żeby odpowiedzi były ładne i takie, żeby community się nie wkurwiło. Koniec końców Nikita powiedział na pytanie, które zadali mu, które brzmiało coś w stylu: czy nie uważasz, że community jest złe i co z tym postem na Reddicie? On powiedział: w sumie to nie, kurwa. Nie obchodzą mnie gracze. Widzę, że dużo straciłem, chyba że odpuściłeś demona. Nie, demon jest martwy. Jednak nie przepraszam, ale już jestem ośmielony. Siemanko, Anton. Nie, zabiliśmy demona dzisiaj poniżej 10 prób chyba nawet, nie? Tak mi się wydaje. W ciągu pierwszej godziny grania w Sekiro padł demon. Mi ta sytuacja nie też podnosi ciśnienie, a nigdy nawet nie grałem w Tarkowa. Jebać patogen deweloperkę, no właśnie. To jest najgorsze, że to jest fajna gra, która po prostu jest zarządzana przez debili. To jest, kurwa, najgorsze, naprawdę, bo Tarkow to jest tak świetny, kurwa, projekt. To jest tak dobra gra, gdyby ją, kurwa, naprawdę poprowadzić w dobrą stronę. Już teraz niestety ma... Na rynku jest, to jest jedyny extraction shooter czegokolwiek warty, nie? Aha, myślałem, że jestem blisko. Przestań tymi, kurwa, piorunami siać! Pojebie! Kurwa, target straciłem. Jak on mnie, kurwa, skąbił. Ja pierdolę. Ataki w trzeciej fazie są pojebane po prostu, niektóre, nie? Jak to ominąć? No, daj mi się, kurwo, napić! No... Ja nie podskoczę, kurwa. Bynajmniej nie w ten sposób. No nie!
Target. No więc, wystarczy się wkurwić na Nikitę, żeby zajebać Ishina, jakby ktoś pytał na przyszłość, nie? No to finish him, skurwysyna. Sekiro na gitarze! Misie, kurwa, pysie! Kolejna gra! Kolejna gra FromSoftu przejdzięta na gitarze! Dark Souls 1, Dark Souls 3, Sekiro! Przed nami jeszcze Dark Souls 2 i Elden Ring. Ale rozłożymy to sobie w czasie. Transformersy lecą. Dzień dobry! Smoczy błysk dostałem. 20 tysięcy expa, już mi się do niczego nie przyda, nie? Sekiro, Sekiro i po Sekiro, tak jest. 8 streamów, 8 nie, 6, dzisiaj jest 6. 6 stream. Trochę nam to zajęło koniec końców, nie? Sekiro to jest względnie krótka gra, patrząc na te wszystkie gry FromSoftu. Hello there. Hello there. Nie wziąłem tego zakończenia, nie? Tego, które chciałem z tym dzieckiem tamtym, no trudno. Jesteś kurwa przykozakiem, dziękuję. Zarumienię się zaraz. Nieironicznie plus jeden powodów, żebym usiadł do Sekiro na poważnie. To już mam dwa. No widzisz! Każdą grę da się przejść na gitarze. Nie było to kurwa łatwe. Tych wszystkich gier na gitarze, które przeszedłem, czyli trzecia to jest, Sekiro było ewidentnie najtrudniejsze. Na pewno, nie? Dark Souls 1 miałem 54 śmierci na koniec. Dark Souls 3 nie pamiętam. Ale wcale bym się nie zdziwił, jakbym łącznie Dark Souls 1 i 3 na gitarze miał podobną ilość śmierci, ile tutaj w całym ranie na Sekiro tylko, nie? Słyszałem, że NG Plus robisz grając padem stopami. Nie, na gitarze stopami. Na gitarze. Mówisz, że Lord of the Fallen byś dał radę na gitarze? nie przesadzajmy. Ale ten, jak tam się skończą FromSoftowe gry, czyli jeszcze DS2 i Elden, to może jakieś Lies of P na gitarze. Ja jestem prędzej z Lies of P przekonany. Bo Lies of P to jest świetna gra. Dobra, robimy zakończenie. Chyba tylko jedno mam, nie? Tak mi się zdaje. Wilku, gdzie jesteś? No, daj smocze łzy. W DS3 miałeś 82, a w DS1 miałem 54 albo 56. No to podobnie, nie? Nawet, no, łącznie... Nie, czekaj, więcej mniej. Mam teraz 140, tak? Czyli w Sekiro mam więcej śmierci niż w DS1 i 3 na raz. Włącznie DLC-kami DS-y były robione, nie? Jedynka i trójka. Daj smocze łzy. Sekiro jest już najgłośniej jak się da. I tyle go było, nie? I tyle go było. Lies of P na gitarze możesz już teraz robić. Musiałbym ustawić wszystko, plus nie chcę. Ja bardzo chętnie wracam do tych runów na gitarze. Ale to jak zrobię jeden run, to mam ochotę przerwę sobie zrobić. Bo to jest jednak
męczące dla ręki, męczące dla mnie z tym mikrofonem. Ja nie lubię mieć mikrofonu tak od góry, bo wiem, że mnie gorzej słychać przede wszystkim, no? Wiem, że mnie gorzej słychać. Ten Artorias. Czapka mu została. Dlaczego Sekiro to dobra gra? Można zabić dziecko, ale tylko jedno. Tylko jedno. Słychać? Co słychać? Słychać bycie? Znakomicie. Fajne, fajne. Dyrektor Hidetaka Miyazaki, SKP. W ogóle właśnie czekaj, bo ja chyba żadną moją postacią, ja przyszedłem tę grę teraz trzeci raz, ale jeszcze żadną nie wszedłem na NG+, chyba. A dopiero jak wejdę na NG+, weźmy tą postacią, to dopiero teraz będę mógł Kurocharma odmówić, nie? Czy mi się wydaje? Bo teraz jak zaczynaliśmy, nawet nie miałem opcji odmówić Kurocharma. Jako, że chcę w przyszłości zrobić run bez Kurocharma i bez tego. I bez... Znaczy i z Demon Bellem, to muszę jakąś postacią wejść na ten, na NG+. Bo ja moje poprzednie dwie postacie, jak przechodziłem, po prostu zostawiłem na samym początku. Mówiłem, nie, nie chcę przejść do NG+. Więc sobie podejdziemy i zobaczymy. A ci, którzy nie wiedzą, co to jest Kurocharm i Demon's Bell. Kurocharm, jeśli się go nie weźmie od Kuro, on teoretycznie daje nam szczęście. I praktycznie też, bo wtedy gra jest po prostu normalna. A jeśli go nie przyjmiemy, to nie mamy szczęścia i gra jest trudniejsza. I podobnie działa to z Demon Bellem. Tylko, że akurat Demon Bella musimy wziąć, żeby sobie utrudnić grę. W przeciwieństwo do Kurocharma. Nie wiem dokładnie, jak te zmiany działają. Wiem, że mniej więcej dostajemy chip damage przy blokowaniu. Dostajemy więcej damage'u, robimy chyba mniej damage'u i tego typu rzeczy, nie? Tylko, że taki run to już nie byłby na gitarze, tylko normalny. Ale chciałbym się kiedyś nauczyć Sekiro rzeczywiście lepiej niż wracać raz na rok dosłownie do tej gry i troszeczkę wyskillować, pobawić się z tą grą. Na gitarze bez naszyjnika, nie. Na disco masz info o tym zwrocie. Dobra, dzięki Piotruś. I zobaczmy, czy teraz będę mógł... Jak to się robi? Bo ja widziałem, że streamerzy tak robili kiedyś, ale... Jest kusa Bimaru i hopie. I tu mamy amulet, tak? Jak mu oddam amulet, będę miał hard moda. Jak nic nie rób, to będę go miał przy sobie i będzie łatwiej. Znaczy, no. Więc jak oddam... It's from that, so you noticed. I'd like to ask. But this charm has per- I do not wish that is why I ask. Nalegaj, żeby wziął. Chcę cierpieć. Fajnie to jest wplecione w rozmowę, nie? Że przez rozmowę uświadamiasz sobie, że to będzie trudniejsze, nie? Że to będzie hard mode. To znaczy, że nie możemy blokować, tylko mamy perfect bloki, tak? Niedosłownie chyba. W sensie możesz blokować, ale będziesz dostawać chip damage, nie? Czyli jakiś tam procent tego damage'u, który blokujesz, i tak będzie w ciebie wchodzić, nie? Możemy to przetestować na szybko. I tak zaraz Sekiro wyłączamy, ale ja sam nie wiem dokładnie, bo ja... Mówię, oglądałem tylko, jak ludzie grali no Kuros Charm, Demon Bell, rany, NG+7, podstawowe staty. Dobra, i blokujmy, zobaczmy, co się stanie. Hello, jebnij mi. Tylko nie wiem, czy to nie jest... No i zabrało mi HP, nie? Mimo, że zblokowałem. A tak, to po prostu zabiera mi posturę, nie? Dopóki mam posturę, to większość ataków mi HP nie zabiera. Mimo tego, że blokuję, nie? Ale nie tym razem. Chcę cierpieć, zamieszkaj w Polsce. A, ja nie mam tego. Mortal Blade'a teraz, nie? Bo zacząłem NG+. No! Także tak to wygląda. Czyli co, ja wyłączam gitarę.